Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Nowa zawartość, jakiś speed pack, odbieram go, ale są problemy, jakoś nie miałem jeszcze tych nowych samochodów, w sensie nie mogę ich testować, znaczy mogę je testować, wow, ale duża nagroda, ciekawe dlaczego. Znaczy mogę testować te samochody, ale u dealera samochodowego i mi jest pokazane, że muszę wydać na nie jakieś tam 15 zł. No ale chwileczkę, skoro kupiłem ten Season Pass, to powinienem te samochody mieć dostępne no w moim garażu już, tak? To były samochody seryjne, tam był jakiś sele... Jest już! O kurde, to był jakiś bug. Ale zobaczcie, mam te samochody już tutaj dostępne. Ale nie tymi samochodami będziemy dzisiaj jeździć, ja je oczywiście pokażę wam w kolejnych filmach z The Crew. Dzisiaj natomiast będziemy sobie testować Skyline'a, którego przed chwilą zdążyliście pewnie sobie tutaj zauważyć. I to jest Skyline torowy, to jest samochód, który no po prostu rozwala, miażdży totalnie. Jak ja nim sobie jeździłem, niedługo, króciutko, to powiem wam, że naprawdę jeździło mi się nim bardzo fajnie. Jeszcze zobaczę, głośność gry jest ok, wszystko jest ok. Kurde, ten debil zawsze mnie wkurza, wiecie? Zobaczmy na sucho. O właśnie, przejedziemy sobie to. Pokażę wam przy okazji, co to auto potrafi. Z 1125 punktów, wersja torowa, napęd 4×4, zbiera się z miejsca no po prostu jak rakieta. I to jest bardzo fajny event, ten, który teraz sobie będę tutaj jechał. Niewiele tam kasy daje, ale masę przyjemności, bo jedzie się tutaj naprawdę szybko, mamy dużo fajnych, prostych. Wow, to jest po prostu to. Jak widzicie, gram teraz sobie na padzie. Nie widzicie po prostu kierownicy. Tak, myślę, że będzie granie w The Crew najlepszym sposobem na granie w The Crew. Wow, rzucam troszeczkę, gdy włączam nitro. Mówiliście, że te żółte sterowanie nie ma włączonej kontroli trakcji. Okej. Ja się tam nie boję tej trakcji. Na padzie spokojnie mogę sobie mojego Chargera opanować, nie ma z tym problemu, ale zobaczcie, co ten samochód robi. Przyspieszam do 350 km na godzinę spokojniuśko, bez żadnego problemu. Poza tym bardzo mi się podoba wygląd zewnętrzny tego auta. Zobaczcie, powyżej 300 km na godzinę, jak ten samochód masakruje po prostu przyspieszeniem. To jest niesamowite. I naprawdę bardzo przyjemnie się nim jedzie, nawet na jakichś tam wąskich drogach. Bez problemu da się omijać jakieś tam przeszkody typu trafiki. Dobrze da się nim wchodzić w zakręty. No moim zdaniem jest to koksu. Co to za jakaś pogrzebowa muza tutaj leciała? Oh yeah. Troszeczkę tam driftuje i czasami brakuje tej trakcji przy zmianie biegu, ale wystarczy wtedy leciutko puścić gaz, ewentualnie dodać troszeczkę nitro, tak pulsacyjnie i jest spoko. I widzicie teraz, brakuje tej trakcji, po prostu samochód zaczyna mielić kapcia. No niesamowite osiągi, naprawdę. Jeśli ktoś z was ma Skyline'a, obowiązkowo powinien zrobić sobie wersję torową. Ona chyba została dodana w ostatnim patchu. W tym ostatnim patchu zostało dodanych też kilka jakichś tam nowych samochodów i ulepszeń. Między innymi wszystkie samochody ogólnie powinny mieć lepszą przyczepność. Mój Skyline potrafi jechać 408 km na godzinę, jak to widzieliśmy przed chwilą, a ponoć maksymalnie może polecieć 411 km na godzinę wymaksowany. To jest niesamowita prędkość. No i jak mówię, mimo że tyle osiąga, taką prędkość maksymalną, niesamowicie przyspiesza, fajnie zbiera się z miejsca w ogóle. Zaraz wam to pokażę, jak będę robił jakieś wyzwanie. Na przykład zakręcam na ręcznym, nie? Robię taki odwrót, naciskam gaz do końca i on od razu praktycznie startuje. Trochę tam zmieli, ale no od razu się rozpędza do 100 km na godzinę. To jest fantastyczna sprawa. Zobaczcie, jak wygląda w środku. On jest totalnie odchudzony. To jest wersja Skyline GT3. Widzieliście kiedyś Skyline na GT3? W żadnej chyba grze wyścigowej. No może tam w kilku takich typowo torowych. Jak fajnie brzmi w ogóle. Kurde, niesamowity jest. Zobaczcie, bez problemu robimy sobie to zadanko. Nie wiem, czy tutaj były są losowane jakieś medale, ale... No, tym samochodem w ogóle wszystkie wyzwania bardzo łatwo to się robi, typu jakieś tam slalomy, nie slalomy. Naprawdę to jest prościzna. No nie ma się co dziwić, w końcu jest to auto GT3. Tak samo jak to było w przypadku McLarena MP4. Po przetuningowaniu właśnie na GT3 samochód zupełnie zmienił swoją charakterystykę. Prowadzi się dużo, dużo lepiej. Co zrozumiałe, jest to wersja po prostu odchudzona. Jest to sam szkielet samochodu, a na niego narzucona, można powiedzieć, karoseria. I tyle. Bardzo, bardzo fajny wóz. I za chwilę sobie pojadę jeszcze PvP. Dużo tutaj opcji do tuningu nie było. No niestety samochody torowe, czy jak ja to mówię, GT3 po prostu, w The Crew nie mają zbyt wielu tych opcji. Nawet nie da się zmienić spoilera, chyba tylko kolor wnętrza i naklejki da się na pewno zmienić, to wam powiem. A tak to nic poza tym. Co ten tak wyjechał? Także w tym patchu zostało też poprawione m.in. to, że szybciej znajdują się te PvP, tak? Pojedynki czy wyścigi. Kurde, niesamowity wóz. Jak wygląda. Naprawdę, Skyline jest ogólnie bardzo ładnym samochodem, ale to, co zrobili w The Crew, moim zdaniem jest absolutnie trafione. Ten samochód wygląda po prostu świetnie teraz w grze. No tylko spójrzcie. Momencik, a może tak. Coś wspaniałego. No przynajmniej jak na mój gust. Mój gust Skyline torowy w The Crew trafia po prostu perfekcyjnie. No ale dobra, chodźmy sobie teraz na PvP. Weźmy sobie, tutaj coś mamy, zachodnie wybrzeże, tak? Graj, publiczne. Każdy na każdego. I zobaczymy, jak szybko wyszuka. No wcześniej był rzeczywiście z tym problem, no a teraz powinno być chyba lepiej, co? Czy nie? Zaraz to obczajmy. W każdym razie mam też tutaj do zrobienia misję i będę mógł jechać właśnie Skyline'em, więc jeśli nikogo nie... O, już kogoś wyszukało, 3 na 4, nieźle. Więc myślę, że jeśli dzisiaj zdążymy, to pojadę sobie też zamieszki klasowe. Właśnie moim Skyline'em pięknym. Co ciekawe, tak powracając do tego sposobu sterowania w The Crew, to mogę wam powiedzieć, że pada mi się jeździ, no po prostu dużo lepiej. Tak mi się jeździ. Nie chcę po prostu wracać do kierownicy, bo musimy się sporo namachać, żeby samochodem dobrze jechać, żeby jechać prosto, żeby wyjechać z zakrętu, wyjść dobrze z zakrętu, na prostą powiedzmy, tak? No a w przypadku pada po prostu to opanowanie wozem jest dużo lepsze. I w czasie, kiedy będzie nam szukało graczy, przejdziemy sobie jedno wyzwanko, chyba gdzieś tutaj jakieś jest. Wyzwanie umiejętności, tu mamy policjanta, pięknie wymijamy. I naprawdę mam dużo lepsze wyczucie samochodu grając na padzie. I to też jest za sprawą tego, że no do pada jestem bardziej przyzwyczajony. Grałem nie tylko w ścigałki, ale także w gry, jakieś tam strzelanki, gry... A co to za wyzwanie jest? Prędkości? Jeszcze nie rozpoznaję tych jazdy po linii. No dobra, powinno być dobrze. Powinno się udać. Za pierwszym podejściem myślicie, że się uda. Sporo wyzwań sobie właśnie porobiłem za pierwszym podejściem właśnie w Skyline'ie. Nie wiem, jak będzie tym razem. Ale widzicie, że jeśli chodzi o mnie, to jest bez porównania jazda na padzie, a jazda na kierownicy. Przynajmniej ja to tak widzę. I widzę, że mogę robić te wyzwania bez problemu, chociażby Dodge'em, Charger'em. No ale dzisiaj do niego nie będę wsiadał już, bo macie go chyba serdecznie dosyć, a oczywiście prywatnie nim sobie będę śmigał. No a teraz bez problemu platynka po prostu już wleciała. Teraz spróbujmy jakiś tutaj osiągnąć lepszy wynik. Kogoś może pokonać, nie wiem. No nawet myślę, że całkiem dobry wynik osiągnąłem. Wygrano część opo... sporo ulepszyłem Skyline'a, nieźle. Wchodzisz do poczekalni, świetnie. Ale mam nadzieję, że mi zdążyło wyposażyć te oponki, co? No i fajnie, zrobiliśmy sobie wyzwanie na czas, można powiedzieć. Bo będę jechał właśnie moim Skyline. Chyba. Oby to był Skyline. Widzę tutaj Selen. Muszę przetestować te nowe samochody, ale to zrobimy sobie już w kolejnych odcinkach. Dzisiaj skupimy się natomiast na Skyline'ie. Zobaczymy, jak się nim będzie jeździło. O, Selen Twin Turbo. Tu chyba było kilka... Właśnie, tu są dwie wersje tego Selena. Można mieć i wersję wyczynową, i wersję torową. Torowa to musi być jakiś koks normalnie. O nie! Wersja uliczna. No ale na wersję uliczną mam też wykokszonego Skyline'a. No szkoda, bo chciałem wam pokazać tego GT3, ale to pojedziemy sobie misję w takim razie. Przejadę sobie TPVP, a później przejadę sobie właśnie fabularną misję, tak? I tak mam już maksymalny poziom, więc te fabularne misje są dla mnie takim dodatkiem. Ja myślę, że one zostały zrobione, te fabularne misje oczywiście, zostały zrobione dla graczy, którzy narzekają, że w grach nie ma wątków jakichś tam fabularnych, nie ma w ogóle jakby tego tła, po co się ścigamy, dlaczego. Mnie to jest niepotrzebne. Ja jestem wychowany na Need for Speed World, gdzie nie było fabuły, a spędziłem w tej grze, wow, masę czasu. No ale dobra, startujmy. To jest również Skyline, więc mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że przejadę sobie jeden wyścig właśnie nim naprzeciwko Mini Cooperkowi, który mnie właśnie gubi. Tam widzę Forda Focusa, BMW Z4. Aha, mówiliście, żebym ten zerzak z tyłu wymienił, znaczy cały tył. Widzę, że teraz mogę w końcu konkurować z tymi wszystkimi zawodnikami, bo w końcu mam taki wóz, tak stuningowany, który naprawdę dogania i trzyma się w czołówce. A może nawet przeganiać. Tak właśnie chciałem sobie zrobić uliczną wersję Skyline'a, bo uważam, że to jest najlepszy wybór na ulicę. Chociaż oczywiście później będę miał też inne samochody, które będę maksował w tej klasie, no ale na razie zajmuję się Skyline'em, że tak powiem. Niewiele mu już brakuje do tego pełnego wymaksowania, więc... Kurde, Mini Cooper naprawdę wymiata. Przez wielu uważany samochód za... Mini Cooper w sensie uważany jest za najlepszy samochód w grze. O! O! Jest! Udało mi się jakoś, nieźle. Zobaczcie, nie da się go dogonić. Jeee! Chyba go przeganiam. Na razie mam. Jeśli się uda, to będzie super. To będzie w takim razie pierwsze PvP, które wygram. No ale jeszcze nie chcę mówić hop. Wiecie jak to jest. Są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. O, parkometry. Jest! Na razie prowadzę, już nie. No dalej koleś, pokaż co potrafisz, teraz gram na padzie, nie ma lekko. Lucek przestał być słaby, haha. Tak, idzie całkiem dobrze. Yeah! Nitrujemy ile wlezie. Meta! Jej! Skyline najlepszym samochodem jest. Szkoda, że ma kierownicę po lewej stronie. Ale to nie przeszkadza, bo właśnie Lucek wygrał pierwszy raz w PvP. Chociaż zawodników nie było dużo do pokonania, to i tak jak dla mnie jest to niezły wynik. Wow. No ale dobra, musimy sobie zrobić misję fabularną jeszcze. Ciekawe ile ja kasy dostanę za to w ogóle. Zaraz się okaże. Okej. Okay. Pierwsze miejsce i dawajcie kasę. 16 000. Uho! Nieźle. Ja nie wiedziałem, że tu się aż tyle wygrywa. To świetnie. No ale niestety nie mogę się z nimi dalej ścigać, bo obiecałem wam, że będę pokazywał Skyline'a w wersji GT3. No i muszę obietnicę oczywiście dotrzymać, nie ma opcji. A już zaraz się włączy lobby. Czy to wyszukiwanie jest szybsze? Pewnie tak, jeszcze. Pewnie gdy... O, no chce. Czemu mi nie chce? Okej, już. Pewnie wyszukiwanie na przykład w Nowym Jorku jest jeszcze szybsze. No nie wiem, nie chcę was też skłamać tutaj. Okej, chodźmy sobie do tej misji. Ona jest gdzieś tu. Jest tutaj. Zamieszki klasowe. Graj. Kooperacja? Chyba nikogo nie ma w sesji i lecimy sami. Okej. No właśnie, a propos jeszcze fabuły, to te ta fabuła tutaj, te misje fabularne są ciekawe z tego względu, że możemy je z ludźmi robić ciekawe rzeczy, na przykład kogoś tam gonić, przed kimś uciekać i tak dalej. Dobra, olać to, co on ma do powiedzenia. Ja wam pokażę teraz, co może mój Skyline. Na razie. Zobaczcie. Kurde, ależ pięknie daje ten Sky, naprawdę. Jeśli chcecie kupić jakiś dobry samochód, kupujcie Sky'a. Nie ma go chyba tylko na... jak to się nazywa? Na rajdy, o. Na rajdy tej wersji nie możecie zrobić, czy Skyline'a nie możecie zrobić wersji na rajdy. A tak, to teraz wszystko. Uniwersalny żołnierz normalnie. Kurde, troszeczkę mi to przypomina ta trasa, ale tak troszeczkę. Trasy na lotnisku z Need for Speed Underground 2, wiecie? Nie wiem dlaczego tak, ale tak jest. Okej. Pierwsze okrążenie zaliczone, teraz drugie. Nie jest trudno, jak widzicie. Jest bardzo łatwo. Kurde, bez kitu. Chyba jest mi za łatwo, chyba zaraz zmienię na ten czerwony tryb. Momentos. To chyba dużo nie daje na padzie, to tego... To aż tak nie przeszkadza, tak mi się wydaje. Dla zawodowców, zobaczmy. Myślicie, że będzie dużo trudniej? Sprawdźmy to. To jakoś tam chyba tylko w skręcaniu pomaga, tak mi się wydaje. Przy kontrowaniu, tak myślę. Pojadę tu naokoło, bo tu też można w sumie. Oh yeah. Nie wiem, czy nie lepiej tutaj nawet. No jest troszeczkę lepiej. Znaczy troszeczkę trudniej jest teraz. Bo chyba nie ma ABS-u, tak myślę. Nie wiem jaka... co nam właściwie daje to zawieszenie, czy tam sterowanie sportowe. Ale zobaczcie teraz na to, Skyline ma wyziewy zaraz za tylnym, za przednim kołem. Widzicie? Też fajna opcja. No nie wiem, mnie się bardzo... Piszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle o Skyline'ie, bo mnie się ten model bardzo podoba. Kurde, rzeźnie po prostu. Niezły jest, a jeszcze można go lepiej zrobić oczywiście, jakimiś wykokszonymi częściami. No ale tym się zajmę jeszcze później. I yeah! Uuu, zadriftował! Wow! Yeah, pięknie! Ciekawe jaki medal zdobędę, czy odznaczenie właściwie. Mam nadzieję, że będzie. Że będzie platyna. Uwaga. Wow! Platynka. No ale część ciulowa. Mam lepsze. W moim Sky'u. No ale dobra. To nie jest ważne. Liczy się zabawa. Chociaż ten wyścig był trochę monotonny. Jak na The Crew. Aha, akurat. Jeszcze raz podjedź jak do mojego Skyline'a, to cię wybuchnę, mam. No dobra, jeszcze wam coś pokażę. Chodzi mi o wyzwania. Pokażę wam, jak łatwo robić jest Skyline'em torowym wyzwania jakiekolwiek. Test slalomu, nie wiem, coś na drodze oczywiście trzeba wybrać, no bo bez przesady. Test zbierania to nie. A co mi tu dużo da punktów? Misje umiejętności, filtry, stan. Wszystko niewykonane. I zobaczmy. Prędkości. Moment. Tu coś mamy. Test prędkości. Czy to będzie na asfalcie? Tak, to będzie na asfalcie. W którą stronę się teraz lepiej udać? Myślę, że tutaj. Tu pokonamy tylko te dwa zakręty. Już będzie spoko. Natomiast tutaj byśmy musieli się trochę bardziej natrudzić, co? Tu ustawię swojego Sky'a tutaj. O i coś wam pokażę. Patrzcie jak, jak mi się zawraca. Rzeźnia, co? To jest niesamowite. No ale dobra. Jeszcze raz zawrócimy. No teraz trochę gorzej poszło. I gazujemy. Tutaj mamy troszeczkę ruchu ulicznego. No ale na szczęście droga jest na tyle szeroka, że raczej nie powinno być problemu, co? Patrzcie jak pięknie trzyma się drogi. Yeah! Ale szpędzi. Uwaga gliny. Yeah! I platynka, bez problemu, za pierwszym razem. I drifcik, oh yeah! Zastanawiam się jakby się nim driftowało na tym. Na śnieg, +2 nawet, zobaczcie, ładnie. No dobra, jeszcze jedna opcja. Chciałbym zrobić jeszcze z wami jedną misję fabularną. I ona będzie też chyba dla samochodu torowego. Jeśli tak, to pojedziemy tam Skyline'em. Domyślne tak jest. Arena, +20, nie, to nie. To nie chcę w takim razie. Tutaj wysłałem parę osób na misje takie. Zobaczmy, zobacz wynik. Nagrody. Ktoś tam ukończył. Ale nie wszyscy chyba. Zbierz, jaka nagroda będzie? Zobaczmy. 100, 1600, tak? Niedużo. A tutaj? Zobacz wynik. 16 000. Zbieramy. Dobrze. Tutaj, zobacz wynik. Nie, to jeszcze poczekamy, aż więcej osób Ja tam tych, co dodałem, to wysyłam właśnie na te misje frakcyjne, więc jeśli sobie wykonujecie, to możecie wykonać też z mojego polecenia, jeśli macie ochotę. A tutaj co mamy? Też tutaj wysłałem kilka osób. Właśnie zostało dodanych chyba tych takich frakcyjnych, co? Do wykonania, bo wcześniej nie było tak dużo. No dobra, to właściwie jeszcze pokażę wam umiejętności jakieś. Bo to mnie bardzo jara, ja strasznie lubię je robić. Zbieranie, podjazdu, precyzji. A zobaczymy jak wyjdzie mi precyzja. O, jest na asfalcie, nie ma problemu. Lecimy Sky'em. Tylko w którą stronę lepiej, jak myślicie? Chyba w drugą, co? Bo mniej zakrętów. Oh yeah, o kurde, ale fajny obszar. W ogóle zbiera się tutaj na burzę, tak myślę. Pojawiło się kilku graczy w sesji. Lecimy. Będzie zajebiście. To ostatnie wyzwanko, jakie sobie dzisiaj zrobimy. W następnych odcinkach będziemy sprawdzać samochody z dodatków, bo w końcu one się pojawiły na moim koncie. Wcześniej nie miałem do nich dostępu, nie wiem czemu. Ale teraz już wszystko jest pod kontrolą. Zobaczcie, już brązik. Na padzie jakoś mi jest dużo lepiej wcelować w te punkty. Na kierownicy to była masakra. Tym bardziej Skyline'em, bo Skyline'em zawsze lubiłem właśnie wykonywać te precyzyjne, czy to slalomy. Oj, tu mi nie pykło. Jej! I platynka bez problemu. No, dużo nie wygrałem, ale To jest nieważne, naprawdę. Ja za tym wozem to jest czysta przyjemność. Wiem, że się powtarzam, ale no jeśli macie możliwość, przetestujcie. No i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym wozie w takiej wersji. Wiem, że nie wszystkim może się to podobać. Wiele osób lubi klasycznego Skyline'a takim, jakim jest, ale ten duch w nim tutaj pozostał, w tej wersji GT3. Naprawdę wiele jest takich samochodów GT3, które są totalnie przerabiane, jak jakieś, nie wiem, Audi, na tych prawdziwych, mówię, wyścigach, cholera. A tutaj ten duch Skyline'a, te światła z tyłu, to wszystko, wiecie, gdzieś tam pozostało i to mi się strasznie podoba. Bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną w The Crew. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!